serdecznie ponownie na moim kanale. Dzisiaj mam dla Was taki trochę łączony haul zakupowy. Po tym czarnym piątku byłam tu i ówdzie. Zrobiłam takie małe zakupy. Większa część z tych rzeczy to rzeczy dla młodego, wierzcie lub nie. Tak naprawdę znajdzie się kilka rzeczy dla mnie, ale generalnie to są rzeczy dla młodego. Więc może bez zbędnego przedłużania pokażę Wam, co kupiłam. To będzie... Najpierw zaczniemy od Primarka. I chociaż torba wygląda na dość konkretną, to aż tylu rzeczy tutaj nie ma. Ja jej sobie może wyjmę, żeby Wam nie szaleścić co dwie sekundy. Ok, kochani, i tak z Primarka kupiłam kilka takich drobiazgów. Pierwsza rzecz to taki dwupak skarpetek. To są skarpetki takie bardzo, bardzo grube, bardzo, bardzo ciepłe. Młody uwielbia biegać w samych skarpetkach po mieszkaniu, ale niestety one są bardzo zimne, więc pomyślałam, że takie mu się przydadzą. I taki dwupak kosztował 2,50. To są takie typowo świąteczne, znaczy te są takie biało-czerwone paski, no, a tutaj jest twarz Mikołaja na tych. Myślę, że będą mu pasowały i będą fajne i cieplutkie. Druga rzecz, jaką kupiłam, to kupiłam mu dwie takie bluzy, takie zwykłe, zwyczajne bluzy, które mają służyć do przedszkola. Teraz jak się zrobiło trochę chłodniej, to pomyślałam, że te będą mu ciepłe, one mają taki puszek pod spodem. Zwykłe, ta jest granatowa z napisem super cool i tak jak widzicie kosztowała 3,50. Teraz już poszłam w rozmiar 4-5 z racji tego, że te bluzy mają tendencję do takiego lekkiego kurczenia się po praniu. I jeszcze jedna, tą już nosił, ta jest czarna z takim tutaj napisem 86 na takim moro kwadracie. Także wiecie, czarna, najważniejsze, że do przedszkola to musi być wszystko czarne albo granatowe, słuchajcie. Chyba w żadnym innym kolorze ostatnio nie chodzi, tylko popielaty, taki ciemny popiel, granat i czarny. No ale trudno. Dalej, kochani, z takich rzeczy do ubrania, tego to tutaj nie jestem tak do końca pewna, bo kupiłam też mu taką bluzę, która była na wyprzedaży za 3 funty. Ale zaczęłam dotykać tutaj, bo tak rękawy są takie ok. One takie są jakby... Nie wiem, czy będziecie widzieli, karbowane. A przód i tył jest taki zwykły. To jest takie ciemne, granatowo, czarno, ciemno-niebiesko, ciemno-niebieskie moro. Nie wiem, czy to kamera będzie wyłapie, chyba tak. Ale słuchajcie, jak zaczęłam tutaj tego przodu dotykać, to on tutaj nie ma żadnego puszka, to jest taka zwykła, zwyczajna bluza. To stwierdziłam, że ona taka bardzo plastikowa jest i chyba ją zabiorę z powrotem. Myślę, że bluz i tak mu wystarczy, a nie wiem, jakoś tak nie bardzo w dotyku jest mi ta bluza. Kupiłam też mu sweterek i taki bardzo podobny sweterek miał w zeszłym roku, ale oczywiście z niego już wyrósł. Ten jest od 3-4, bo wydawał mi się taki dość sporych, że tak powiem, rozmiarów. Ma tutaj z boku, czy tam z tyłu tak bardziej, takie dwa zamki. I ten sweterek jest o tyle fajny, że on jest taki dość cienki. To nie jest jakiś taki, wiecie, gruby, w miarę przyjemny w dotyku. To jest, o ile się nie mylę, zaraz Wam powiem, ale tak mi się przynajmniej wydaje, że to jest bawełna. Tak, to jest 100% bawełna, także tak jak mówię, miał bardzo podobny, też w takim samym kolorze, takim może trochę był bardziej musztardowy, bo to jest taki bardziej żółty. A tamten był taki bardziej musztardowy, ale bardzo dobrze się prał i nie wstąpił się jakoś specjalnie, ani nic się z nim nie stało, także i kosztował 7 funtów. I kolejna rzecz, jaką ja zawsze kupuję z Primarka, bo ja uwielbiam młodego w koszulach, a koszule z Primarka są w miarę tanie i no też jakoś coś się z nimi nie dzieje. W zeszłym roku chyba miał 3 albo i 4 nawet z Primarka. W różnych kolorach. Tam mi się bardzo spodobała, bo to tutaj kolory takie są fajne. Jest krem,
To jest takie a la Bordeaux, krem Bordeaux i taki granacik. Bardzo fajna kratka. I ta koszula kosztowała 5 funtów w rozmiarze od 3 do 4. Bo też taka, no wydawała mi się dostatecznie dużych rozmiarów. A jeszcze mu nie przymierzałam nawet, wiecie, więc nie wiem, czy będą mu pasowały, czy nie. To tyle, jeśli chodzi o ubrania. Chociaż nie, jeszcze jedna jest rzecz taka ubraniowa. Kupiłam mu też czapkę. Taka ciemnozielona z takim fajnym futerkowym pomponem. Ta jest w rozmiarze M do L i kosztowała 2 funty. Jest tak naprawdę z działu dziewczęcego, bo powiem Wam, że czapki dla chłopców są okropne w Primarku. Nie podobały mi się żadne w ogóle, jakieś takie są dziwne, jakieś takie są w ogóle wielkie, takie typowo grube. Izaak się dość szybko grzeje, więc nie chciałam jakiejś takiej super grubej tej czapki. Tego rodzaju są tylko i wyłącznie w dziale dziewczęcym. I ta była jedyna, która nie miała, słuchajcie, dodatku, jak się to mówi, takiej tej posrebrzanej, czy tam ogólnie takiej błyszczącej nitki, bo były piękne granatowe i ta granatowa to pasowałaby mu do kurtki, bo ma taką kurtkę granatową do przedszkola, ale ona jest dodatkiem takiej błyszczącej nitki i no nie kupię chłopcu takiej czapki z taką, wiecie, błyszczącą nitką. Więc to były jedyne te i potem chyba takie kremowe też były bez tych błyszczących nitek. A tak były różowe, właśnie były granatowe. No różowe i granatowe. No, różowa no to wiadomo, ale granatowa mogłaby być taka, wiecie, gładka, to byłaby też odpowiednia dla chłopca. Dalej, słuchajcie, kupiłam takie dwie łyżki z kostką czekolady. Tak to można chyba opisać. I to jest po prostu, z tego można zrobić gorącą czekoladę. Tą całą łyżeczkę wkłada się w kubek, zalewa się gorącym mlekiem, ta czekolada się rozpuszcza i robi się gorąca czekolada. Fajny pomysł, ja to kupiłam ogólnie na prezent. I wiecie, że nie ma tutaj ceny. Nie pamiętam, ale one chyba kosztują coś koło funta 30, funta 50, coś takiego. Nie kosztują więcej niż funt 50, także fajna taka, wiecie, no fajna. Ta jest fudż, a ta jest z piankami. Także coś takiego. No i coś, co jak zobaczyłam w Primarku, to po prostu musiałam kupić. To jest, słuchajcie, puszka. W środku są takie maślane ciasteczka, ale kształt tego, no to jest samochód, słuchajcie, nie wiem jak dobrze pokazuje to kamera, ale to jest metalowy. Jest po prostu cały metalowy taki samochód w takim starym stylu, zobaczcie, no świetnie zrobiony. Kółka mu się kręcą nawet, zobaczcie. I wiem, że mój syn po prostu pokocha tą puszkę. No i będzie mógł tutaj przechowywać swoje skarby. Jakieś tam, wiecie, ma takie małe figurki i tego typu sprawy, myślę, że spodoba mu się. I ta puszka z ciasteczkami kosztowała 5 funtów. Także taki mały prezencik. Nie robię dużych prezentów młodemu, bo ja chcę go uczyć, że święta to głównie spędzanie czasu z rodziną. Oczywiście idzie się do kościoła, pomodlić się do nowonarodzonego Jezusa, bo to jest główny powód, dla którego obchodzimy święta, a nie po to, żeby otwierać masę prezentów pod choinką. Także ja się absolutnie nie zgadzam tutaj z tym trendem, który zwłaszcza w Wielkiej Brytanii się tutaj pojawił, gdzie ludzie szaleją, kupują dzieciom po 10-15, słuchajcie, prezentów. Choinka jest za mała, miejsce wokół choinki jest za małe, gdzieś tam układają wielkie, jakieś takie, wiecie, góry tych prezentów w rogu koło choinki, gdzie no u mnie pod choinką są zazwyczaj 3, może 4 paczki i to tyle. Ale tak jak mówię, mnie nie chodzi o to, żeby uczyć młodego, że im droższy czy im większy prezent, tym lepszy, albo im więcej prezentów, tym lepiej. Nie. Prezent to jest taka nasza tradycja, taka symboliczna rzecz, a nie powinno to być coś, co wychodzi na pierwszy plan w święta. Bo święta to czas refleksji, święta to czas, który spędza się z rodziną, święta to czas, kiedy pracuje się właśnie nad sobą, nad tym, żeby być dobrym, nad tym, żeby być w
współczującym, kochającym, przynajmniej ja tak zostałam wychowana. Nie wiem, jakie Wy macie odczucia w tym względzie, ale wiem, że spora część z moich wspaniałych widzek, które mnie oglądają, które mnie wspierają, którym notabene bardzo dziękuję za to wsparcie, pewnie Wasze odczucia są podobne. Ok, jedziemy dalej, słuchajcie, bo nie chcę, żeby to, wiecie, zanudzić Was, nie chcę, żeby to za długo trwało. Parę rzeczy kupiłam z Nexa młodemu, kupiłam mu takie spodnie. Zależało mi na spodniach, które będą miały podszewkę, czy takie te podwójne, które są tutaj cieplejsze. Generalnie, bo chodziło mi o coś na zimę. Znalazłam tylko takie w jego rozmiarze, bo oczywiście Next ma też jakieś takie jeansowe, ale te jeansowe są o tyle kiepsko zrobione, że są właśnie na gumce i one są bardzo szerokie. Młodemu spadłyby z tyłka. Te mają tutaj te do regulacji, te gumki w środku, także mogę mu je ściągnąć, żeby mu się trzymały, bo są mu, no takie trochę są mu przeszersze, ale nie wiem, zastanawiam się, czy je zostawić, czy nie. Te kosztowały chyba 11 funtów, o ile dobrze pamiętam. Tak, 11 funtów i te są w rozmiarze 2-3, bo Next jest taki dość trochę większy w rozmiarach. I kupiłam mu też do tych spodni, żeby tak mu trochę pasowało, bo zazwyczaj wszystkie jego rzeczy to są albo czarne, albo granatowe. Chociaż granat pasuje akurat do takiego właśnie rdzawego odcienia, ale chciałam, żeby coś takiego było, wiecie, żeby mu to jakoś tak bardziej pasowało. I kupiłam mu takie 3 bluzeczki, ta jest w ogóle nawet, nie wiem, a jakiś tygrysek taki leżący. Zobaczcie, ta jest z takimi łapkami, które wystają. Dalej jest taka zwykła rdzawo-granatowa w paski bluzeczka i ta ostatnia to jest popielata z takim miśkiem, jest takim tutaj wykończeniem przy szyi, z takim rdzawym. I ten komplet 3 bluzek kosztował 15 funtów, także myślę, że też nie najgorzej za koszulkę 5 funtów. Oczywiście ja z Premierka kupuję mu dużo tańsze, ale te z Nexta, one są takie długowieczne bardzo, praktycznie nie do zdarcia, czy do zdarcia może tak, ale piorą się świetnie i generalnie nic się z nim nie staje, nie tracą kształtu, nie wstępują się, także myślę, że czasami jest dobrze wydać trochę więcej. Oczywiście mówię, do przedszkola ja mu zawsze kupuję takie najtańsze, no bo nie ma sensu. Wybaczcie, teraz muszę się schylić, bo mam kolejną tutaj reklamówkę. Zrobiłam też zakup w Matalanie, ale zanim jeszcze pokażę Wam taką bluzę, kupiłam młodemu w Sainsbury. Taką znalazłam, ona była przeceniona z 11 na, była po prostu w połowie ceny, także 5,50, a oprócz tego jeszcze, bo to był ten czarny piątek, zapłaciłam 25% mniej, także nie wiem, wyszła mnie ta bluza 4,25 chyba, czy coś takiego, także będzie miała fajną do przedszkola, z takim Pikachu tutaj, ma takie fajne kolory, bo wszystko ma czarne, no i fajnie, że czarne, ale to mi się spodobało, no bo mówię, ten, przynajmniej ten przód jest taki, wiecie, kolorowy. Także to. I teraz zrobiłam zakupy też z Matalana, kochani. Już Wam pokazuję. Młodemu kupiłam tylko jedną rzecz, zaskakująco. To będzie jego prezent gwiazdkowy. Kupiłam mu piżamę z Dugi, bo wiem, że tą bajkę uwielbia i w ogóle jest przyklejona do telewizora, jak ta bajka jest włączona, więc nie wiem, czy w Polsce wiecie, ale to jest taki piesek z takimi jakimiś tam małymi zwierzątkami, który ma taką szkołę i szkoli tam te małe zwierzątka, także no i taka jest góra, bo to były spodnie czerwono-granatowa i ta piżama kosztowała 11 funtów, z tym, że ja za tą piżamę zapłaciłam mniej, bo Matalan przysłał mi kupon na 25% zniżkę, także nie wiem, kosztowała mi około 8,25 chyba. Powiem Wam, że jak na pojedynczą piżamę to sporo, no ale to ma być prezent gwiazdkowy, więc czemu nie? Normalnie bym za tyle jednej piżamy nie kupiła, bo za taką cenę mogę kupić dwupak, także wiecie. Dalej, kochani, dalej to już coś, co kupiłam dla siebie. I kupiłam sobie kolejny taki golfik. Kolejny, bo jeden już mam z Primarka, czarny. Ten jest w kolorze, nie wiem, czy kamera to pokaże, w kolorze takiej ciemnej zieleni, takiej butelkowej zieleni, która bardzo mi się spodobała, słuchajcie. Jeśli mam Wam powiedzieć, czy jest różnica między tą
tkaniną, a tego czarnego, to mam wrażenie, że ta jest odrobinkę grubsza, chociaż też jest bardzo rozciągliwa i właściwie jak się ją rozciągnie, to też jest taka trochę prześwitująca. Ale generalnie mam wrażenie, że gatunkowo może jest tak ciuteńka lepsza. Mieli 5 albo 6 różnych kolorów. No, naprawdę strasznie spodobało mi się, były musztardowe, były jasno popielate, były w kolorze takiego wina, taka czerwień, wiecie, dość głęboka, taka malinowa czerwień. Dalej bardzo mi się spodobał kolor, była taka oliwka, taka typowa oliwka. No, piękny był ten kolor. Taka właściwie między limonką a oliwką, to był taki, no nie wiem, coś takiego jak tutaj tego mojego małego, coś takiego może ciut ciemniejsze, ale no tak mi się spodobał ten kolor, ale ja generalnie w takich kolorach nie chodzę, więc no nie. A ta zieleńka tak, no, spodobała mi się. Jeszcze był piękny taki pomarańcz, taka typowa skórka pomarańczowa. I nie wiem, może jeszcze wrócę po tą pomarańczową, bo ten pomarańczowy też mi się strasznie spodobał. Ja ten kupiłam sobie w rozmiarze 12, bo one takie dość małe wyglądają i nie przymierzałam w domu i jest ok. I on kosztował 7 funtów, ale ja z tego, że miałam zniżkę, no to zapłaciłam Wam 5 chyba funtów, 5 z kawałkiem. Także w ogóle, słuchajcie, super, super cena. Ten z Primarka kosztował 6, dla porównania, więc tutaj niedużo drożej. Jeżeli szukacie, a nie macie Primarka na przykład u siebie, a macie Matalan, to wejdźcie do Matalana i zobaczcie, bo no mówię, trochę tych kolorów było, nie pamiętam czy był czarny, ale takie były fajne, generalnie fajne te kolorki. Druga rzecz, jaką sobie kupiłam, kochani, to taka bluzeczka, bardzo, bardzo długa, ona ma taki też troszeczkę dłuższy tył, tak jak widzicie. Tutaj mam na rękawkach takie ściągacze, taką gumeczkę, która też bardzo fajnie wygląda. I tutaj zupełnie prosta, półokrągło przy dekolcie. Nie wiem, jaki kolor będzie pokazywała kamera, ale to jest taki dość ciemny, malinowy kolor. To nie jest taka rażąca czerwień, ani żaden róż, ani z takiego, po prostu to jest taki typowo czerwony, ale taki, mówię, w takim bardziej malinową stronę, nie taką, wiecie, strażacką czerwień. I ta bluzeczka kosztowała 12,50, o ile dobrze pamiętam? Tak, 12,50. Ja mam ją w rozmiarze 8 i pasuje mi bardzo, ale to bardzo dobrze. I kupiłam ją, bo czasami lubię sobie po domu pochodzić w leggingsach, a naprawdę nie mam właściwie żadnych tunik w domu. Nie wiem, jak to się stało, ale i ta świetnie akurat się sprawdza, bo sięga mi za pupkę tak delikatnie, także no naprawdę. I ostatnia rzecz, idąc już w stronę kasy, przechodziłam koło działu tego petit, czyli dla tych takich malusich ludzi, a że ja też jestem malusia i czasami zapominam, że Matalan ma teraz petit, bo oni wcześniej nie mieli. Parę lat temu nie było petit, to się dopiero chyba od zeszłego roku zrobiło. I ja zawsze zapominam, że oni tam mają ten petit. Ja tam nigdy nie chodzę. No ale szczęściem moim, słuchajcie, znalazłam i tak ona wygląda. Ona kosztowała 14 funtów, no ale tak jak mówię, miałam zniżkę, więc to też jakoś tam kosztowała mnie 9, chyba 50. Także super cena, bardzo ładnie leży. Bardzo teraz modne są te, wiecie, skórzane spódnice, także. No i kochani, odebrałam moje zamówienie z Boots'a. Wyobraźcie sobie, że nie przysłali mi ani wiadomości, ani SMS-a, ani maila. No ale postanowiłam, że pójdę i się zapytam, no bo miało być gotowe 7 w sobotę. W poniedziałek jeszcze nie miałam żadnej wiadomości. Okazało się, że ktoś po prostu zapomniał zarejestrować moje paczki. No ale to nic, zdarza się. Zdarza się z racji tego, że no jest, wiecie, jest naprawdę teraz mega dużo ludzi i zamówień tych paczek, to oni tam mieli no naprawdę taką wielką, słuchajcie, stertę. I chociaż zamówiłam to wszystko w jednym czasie, to przysłali mi to w dwóch kartonikach, tak jak widzicie. I oczywiście dotarło do mnie moje
serum niacinamidowe z cynkiem, bo już zaczyna moja cera zaczyna troszeczkę szaleć. I tutaj już widzę, że mi się taki jakiś tam malusia niespodzianka robi na policzku, więc nie mogę się doczekać, kiedy zmyję dzisiaj makijaż i nałożę moje serum. Dodatkowo też kupiłam sobie, bo chciałam wypróbować z NYXa. To jest baza do cieni i ta miała bardzo, bardzo dobre, miała ogólnie, wiecie, recenzję. Ona się nazywa HD Studio Photogenic Eyeshadow Base. I było napisane, że właśnie ma za zadanie nie tyle, żeby utrzymać jakoś te cienie, tylko żeby podbić kolor generalnie, żeby po prostu wydobyć jak najwięcej koloru z cieni, które będziemy używać. Także nie używałam, tak jak widzicie, jest zamknięta. Kosztowała mnie 4,80 i to jest cena, to była cena z racji tego właśnie czarnego piątku, a chyba normalnie ona kosztuje około 6 funtów. I kupiłam też sobie, chciałam po prostu sprawdzić, to jest akurat z Wet n Wild. To jest kredka do oczu i ona jest w takim właśnie naturalnym takim kolorze, nie wiem, czy to jest jakiś kolor, żeby Wam powiedzieć. Wiecie, w tym świetle to chyba nawet gdyby był, to nie będę widziała. A, zaraz. Calling your buff. Rose Natural. Calling your buff. Po angielsku jest to tak napisane. Także w takim kolorze. Taka bardzo. I chciałam ją na linię wodną, nie wiem, czy mi się sprawdzi, czy nie, ale była bardzo tania, bo ona kosztowała 2 funty, także z Wet n Wild kredek nie miałam. Powiem Wam, że jest dość duża, tak jak teraz ją tak trzymam, to taka, zazwyczaj te kredki to tak gdzieś tyle się dostaje z innych firm, a ta jest naprawdę długa, długa. No i to tyle, kochani, to są całe moje zakupy. Jeśli tak w ogóle, to włosy mam dzisiaj w strasznym nieładzie, ale to tak, wiecie, pogoda i w ogóle. Gdybyście się zastanawiali, skąd mój taki bardzo, ale to bardzo zdecydowany makijaż, tak bym to nazwała. Patrzę tutaj w lusterko, bo mam z boku lusterko, słuchajcie. To po prostu taki eksperyment dzisiaj, tak sobie po prostu pobawiłam się trochę cieniami. Generalnie makijaż oczu wykonałam paletką tą SOF, w której jest przepiękny czerwony cień. Myślę, że to jest naprawdę świetna wersja makijażu na święta, a może i nawet na Sylwestra, gdybyście na przykład chciały być panią w czerwieni. Bo tak jak mówię, no cień tutaj miałam czerwony, tutaj na zewnętrznym kąciku mam taki burgundowy cień. Kreseczkę narysowałam tą kredką, którą mam z Avon Black Illusion w kolorze Bewitched. Także mam tutaj ją na dolnej powiece i wciągnęłam po prostu kącik tą kredeczką i tak do połowy narysowałam sobie też kreseczkę. Nie wiem, jak dobrze Wy to jesteście w stanie zobaczyć. Na środek nałożyłam taki złoty cień właśnie z tej paletki SOF, a w wewnętrznym kąciku, tak jak widzicie, to iskrzące się złotko, to jest płynny cień brokatowy z Primarka, który był dostępny w zeszłym roku, go mam od zeszłego roku, także niestety no, w tym roku nie widziałam go, nie wiem, może go wprowadzili z powrotem. Nie rozglądałam się ostatnio po kosmetykach, także nie powiem Wam, ale to jest ten, który ja mam z zeszłego roku. Piękny jest, naprawdę przepiękny. A na ustach mam pomadkę z Avon, tą czerwoną. Zostawię Wam nazwę w opisie, żeby nie było. No to tyle, kochani. Dajcie mi znać, czy Wam się podoba taka wersja świąteczna. Takie wydanie świąteczne mojej osoby. I no, zakupy takie, no wiecie, takie to i owo, ale pokazałam Wam wszystko, co kupiłam. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną swój czas. Jeśli tak, to pamiętajcie, żeby subskrybować mój kanał, dajcie mi kciuka w górę. No i oczywiście mam nadzieję, że zobaczymy się w następnym moim wideo. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Do zobaczenia. Pa, pa.